chcielibyśmy się zwrócić z ogromną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w zgromadzeniu na środków na leczenie naszego syna, na operację, która musi się odbyć niestety w Nowym Jorku. Koszt operacji wynosi 300 tysięcy złotych i tylko jeden taki szpital znaleźliśmy, który podjął się leczenia naszego dziecka. Jest to szpital właśnie w Nowym Jorku, Roosevelta. Nasz synek urodził się z malformacją żylną, malformacją kapilarną. Malformacja kapilarna, no to są czerwone plamy na twarzy, plama czerwonego wina. Usuwaliśmy ją w Liverpoolu laserem i tam został wykonany rezonans magnetyczny, który wykazał właśnie malformacje żylne wewnątrzczaszkowe oraz dookoła gałki ocznej. W związku z tym grozi naszemu dziecku w tej chwili udar mózgu, jak również w każdej chwili te żyły mogą pęknąć. Syn ma podwyższone ciśnienie w mózgu. No, w następstwie właśnie tego podwyższonego ciśnienia grozi dziecku też jaskra, jak również no, może być niewidomy. My nie posiadamy środków, żeby pokryć w tej chwili, ponieść tak wysoki koszt i pokryć właśnie tą operację. No i dlatego też walczymy o to, żeby nasze dziecko miało równe szanse z rówieśnikami, żeby przede wszystkim mogło żyć i mogło dalej normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Syn się świetnie rozwija, jest dzieckiem żywym, pogodnym, radosnym. No i czeka właśnie na taką pomoc ludzi, którzy okażą po prostu serce i zrozumieją, że najważniejsze jest życie, przede wszystkim życie dziecka. Nasz syn jest podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą. Można go znaleźć na stronie internetowej Fundacji, wpisując imię i nazwisko, czyli Marcin Śliwa. Jak również mamy stronę internetową, co prawda jest ona jeszcze w rozbudowie, www.marcinek-sliwa.pl. Tam są podane właściwie wszystkie nasze dane, jak również numer telefonu do mnie kontaktowy. Numer telefonu 665-354078. Bardzo prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w leczeniu naszego dziecka, o pomoc w zgromadzeniu środków na operację, ponieważ no, my nie jesteśmy sami w stanie sobie pomóc i nawet nasza cała społeczność, która bardzo dużo robi i zaangażowali się praktycznie wszyscy, no, nie są w stanie zgromadzić tak dużej kwoty 300 tysięcy złotych. Liczymy na pomoc wszystkich ludzi dobrego serca, którzy chcą po prostu pomóc naszemu cudownemu Marcinkowi. Kiedy włączą telewizor.